O, a teraz cała ta hania, czy tam czani go niunia. Iberian, dobra, już gadamy. Zbudź się! Znalazłem kamień. Sporo doświadczenia. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz nie ma zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Nie lubię tam wchodzić tylko Korkaloma. Jest tak wysoko, nie lubię tej zrobić. Neras postradał zmysły. Twierdził, że śniąco objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, Guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Ale później tak się przemieniam w poszukiwaczy. I niby tacy mocni. No, właściwie teraz to jest właśnie cały ten obóz sekty. No to są ci poszukiwacze przyszli. No bardzo fajne towarzystwo, bym powiedział. Nie zabij się. On może nas czegoś nauczyć, czy raczej tak nic. To taki nybal. Niech uczy dalej. Jej, weź to tak marnie, słabo skaczesz. Fortuno, dawaj moją porcję ziela. No. Zbudź się. Takie sprawy załatwiają się. Wkurza mi to, zbudź się. Przyszedł, proszę. Jest takie, no, dosyć irytujące. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. W tej historii musi być jedno. Się zmęczył. Korkalon, dawaj mi tu jakieś wynagrodzenie za to, że przyniosłem do ciebie to wszystko. Czego chcesz? Tylko zachowaj to w klasie. Inni nie powinni wiedzieć. O, przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. Kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Tak. Ale gniew. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Nie. To szatujesz. Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. No tak. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Jajo. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Ale fajnie, może sam tam pójdziesz. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. A gdzie leży stara kopalnia? Weź tę mapę. Wow, zaznaczono na niej wszystkie ważniejsze miejsca wewnątrz bariery. Jak należy walczyć z pełzaczami? Długo, w kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzaczy dla wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże.
jak mam odnaleźć gniazdo pełzacze? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Aha, ale fajna. Puenta? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniej... Dobra, to już było. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak, 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Aha, weź i spryciarz, a? Umie o swoje zadbać. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. No, fajnie, że się cokolwiek... Do zobaczenia. Oby śnio... Przejmujesz... nowicjuszem, członkiem bractwa. Ale nie, ciebie nic nie obchodzi. Dobra, to teraz pójdę do tego gościa tutaj. No. O, rany, dużo tego ekspa jeszcze może. 800. Nie można polegać. Zdobyć. Darion, co tam masz? No. Zgodźcie! Właśnie. Cześć, sam jestem tu nowy. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Aha, dobra. Ktoś... 1200 bryłek rudy i łomotacz. Jestem ciekawy, czy korzystać z tych obozowych, z całych tych maczów łomotacz. 37 to burma 29? No dobra. Wezmę to burma, ale czekajcie. No właśnie, wymagana siła jest trochę wyższa. Tu. 26, no to musiałbym... Ile on teraz? 20? Chyba tak. Dobra, to wezmę trochę do siły, jeszcze wpakuję i... Będzie dobrze. Wszystkie bryłki rudy wezmę. Nie będę już tak wszystkich zabijał, lał. Trochę uczciwie pohandluję. To masz... berło 150, dobrze. Ćwiekowa maczuga. Moje mieczyki. Tu. Ale tej śmieci, a nie kilo zostawię. Pałka. Aha. I trochę brakuje mi. Wypadałoby kilka przetopić tych mieczy, ale dobra, wezmę tylko troszkę mniej. Brakuje po prostu. Dobra, tak będzie dobrze. Przyjmij i... No tak, brakuje jeszcze siły. To teraz muszę z Orien znowu iść na górę i tam jest ten gość cały, nie pamiętam jak ma na... No, jak się nazywa. Ale chyba jako jedyny uczy mnie siły w tym... Może nauczy mnie siły w tym obozie, więc no, muszę do niego pójść. Ale ta drabinka nie jest taka wysoka, to nie jest źle. Machają. Gorna tot. Zgódź się! Siła. Tak, w łapę pakujemy. Już. Jeszcze jeden. No i zręczność potrzebuję. Z tego swojego łuku. No to też. No, dobra. To tyle. Na razie. Aj, no i mi się przydadzą jakieś strzały, bo na razie jest tak kiepsko, ponieważ nie mogę strzelać w ogóle z tego łuku. Nie wiem, po co go mam. Skoro nawet z niego nie mogę korzystać. A w dodatku jeszcze się uczyłem jakichś tam umiejętności dodatkowych z jego korzystania. To teraz... No, do nowego obozu też muszę chyba pójść, ponieważ... Muszę się załatwić tych całych tam jakbyś tam, no, tych gości, co wytwarzają to wagienne siele, czy coś tam takiego. Ten quest od Korkaloma kazał się mi tym zająć, tych
No, ty chcesz producentów trzeba zabić i się ich pozbyć. No, domyślam się, gdzie to może być, ale nie jestem pewien, czy to jest właśnie ta jaskinia. Ale zobaczymy. Może to jednak ta. A jeszcze taka jedna rzecz. O właśnie, pierścień życia. Mam to, czemu nie używam, skoro mam tylko ten pierścień jeden. No i 10 dodatkowych punktów życia. Nie wiem, czy tutaj nie uciąć czasem, ponieważ ta droga będzie dosyć długa. W starym obozie chyba nie mam się po co zatrzymywać. Albo jeszcze coś tutaj załatwię. Jej, co to jest? O, jakiś wściekły. Krótka jest strasznie ten łomotacz. Zasięg ma beznadziejny. No i właśnie tego się obawiałem, że to tak będzie wyglądać. No dobra, skoro już nie był aż taki drogi, to się z nim przemęczę. Nie powinno być tak źle. Ta tutaj u góry na wprost, wchodząc po tym zboczu, no jest dużo jaszczurów. O, na dwa hity będzie. Jej. Ej. Walka z jaszczurami w tej części przynajmniej jest tak wkurzająca, ponieważ bardzo mało uderzeń może wejść. Bardzo mało ich wchodzi w ogóle. To jest strasznie wkurzające, ponieważ no, teraz nie zasadą mi nic, ale jakby było ich więcej tych jaszczurów, no i walka z tym jednym zajebem i tyle, to mogło być gorzej. No i to... Jeju, czemu nie na hita? Czy to jest takie słabe? No i to jest nie tylko ten problem z jaszczurami, ale też z innymi potworami. No i niestety trzeba się z tym liczyć. O, jak go odrzuciło. Fajne. Aż się tak wystraszył, że padł na plec. Ej, ty. A ten padł na hita. Nie rozumiem. Jej. Tam jest jakiś pacho, czy... A, nie wiem. Pycho, coś takiego. Taki ten gość menu. Tak się nazywa. On, no, broni, znaczy pilnuje tamtego przejścia, bo tam jest terytorium orków. No i to kontroluje. Będzie nas uprzedzał, żeby tam nie wchodzić, bo tam jest strasznie i w ogóle. No, no i od tego on tam jest. Dobra, jednak nie będę już chyba ucinał, bo jeszcze za chwilkę pójdę do kawalora, znaczy, no, kupię te wszystkie strzały, no jakie tam ma kawalorna, albo go nawet poturbuję, chociaż nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, czy on będzie chciał mnie później uczyć, ale może zapiszę przed tym jak to zrobię. No żeby się później nie okazało, że mój rozwój w ucznictwie będzie już skazany na... No, nie będzie możliwy, bo kawalorna tam trochę ubiłem. Więc lepiej go tak po prostu sprawdzić. I mieć safe, jakby co, to wiecie. Czytam, żeby było wszystko dobrze. Wow, goblin! Co to ma znaczyć? Takie gówno będzie mnie tutaj ranić. Dobra, jesteśmy w tej chacie wreszcie. Pacejk, bo całkiem spory teren przybyłem. I jakby jakiś crash się zdarzył, to było źle. Dobra. Jest to. Kiepski z ciebie gość.
800 bryłek rudy, wow, ile strzał, ile mieczy. To chyba też moje. No, coś poradzę, że to jest taki sposób. O. Na pozyskanie bryłek rudy, czy tam innych towarów, no ale. Jeszcze tego pożałuję. Tak, tak można, są takie błędy, że poza. Po ubiciu ciągle gościa. Szukasz kłopotów? No, wiecie, on nie tam. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego. To można wszystko uzyskać, tak, wszystkie towary. Nie, czyli po prostu może nas dalej uczyć. Czyli wszystko okej jest. Jak najbardziej teraz mogę korzystać z łuku. Mam dużo strzał za free. A. Jeju, kretoszczu. Ale to wielkie bydle. Jak się domyślam, ten klucz był właśnie na tych drzwi. Tak, zgadza się. Tu jest piwko, tu jest zwój, nie wiem z czym. Nie czaję, co to są za... tam hieroglify popisane. Dużo strzał. Wydaje mi się, że powinien być jakiś miecz, ale to niekoniecznie. Może to z Gothica 2 po prostu, tak mi się kojarzy. A są tu skrzynki, więc może w nich coś będzie. Tak, skóra cieniostwora. Tylko z towarta. Albo aż. A ta druga chyba będzie zamknięta i trzeba będzie się z nim pobawić. Lewo. No, lewo, prawo. A, taki krótki. Ognisty pocisk, wow, super. Proki rudy, niewykończony miecz i uszczerbiony topór i wytrych. Chociaż tamten mi się zwrócił, zepsuty. No to tyle, co tutaj jest ciekawego. Właściwie nic ciekawego, ale zajrzeć można. Tutaj też zaraz powinien być ten Aidan, tak? Chyba się nie mylę. To jest krótoszczur jakiś? Jest! Chodź no dziubasku. Nawet dwa. Dalej, idźmy dalej. Bum, bum. Wow. Wreszcie. Udaję. Prawie jestem tutaj. Przy tym nowym obozie. I chyba wybiorę taką inną dosyć trasę. Nie wiem, czy to tędy się szło. Ale chyba tak. Tutaj powinien być jaszczur. Się nie myliłem. I przy okazji będziemy nawet krótszą drogę wybrałem. No, gimi. Wejdź. Hicie jest. Udało się. Jakoś. O, tutaj znowu się krwiopisów. Tam mnożyło. Chyba tylko jedna w sumie. No i co ją się tak bawić z tym łukiem? Jeśli nie kupię lepszego, to źle. Chyba, że ma chyba już jakiś zebrany od kawalorna. To wiele. Nie tak. Kościany łuk. Długi łuk. O. Wow, ale wielki. Teraz jeszcze fajnie wyglądam. No teraz jest już taki porządny. No. Ścierwojad w pas, no ale... Dwa hity, to chyba nie tak dobrze. O shit. Fuck, uciekaj, będzie.